Otrzymałem takie pytanie, czy wiara polega na czytelnictwie Biblii, czyli wierzący równa się czytelnik? Odpowiedź jest oczywista, nie. Wydaje mi się, że nie mogę tego potwierdzić. Czytanie Biblii jest uczynkiem, a uczynki nie są wiarą, więc i czytanie Biblii nie jest wiarą. Wiara nie ma nic a nic wspólnego z uczynkami, a uczynki nie mają nic wspólnego z wiarą. Są to całkiem oddzielne rzeczy. Oczywiście z wiary mogą wypływać pewne działania i również pewne działania mogą prowadzić do pozyskania wiary, ale jedno i drugie to nie jest to samo. Nie ma między nimi punktów stycznych. To są dwa różne obszary. Oczywiście czytanie Biblii prowadzi do wzrostu wiedzy o Bogu i wiemy, że wiara jest przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Oczywiście czytanie Biblii przez to, że prowadzi do wzrostu wiedzy o Bogu, może prowadzić do tego, że ktoś stanie się wierzący. Jednak samo czytanie wiarą nie jest. Komuniści czytali Biblię po to, aby niszczyć wiarę. Najlepiej wyszkoleni z nich znali Biblię często lepiej niż wszyscy księża i uczeni teolodzy z miejscowości, w której działali. Wiara jest pewnością. Wiara w Boga jest pewnością, że Bóg jest taki, jak go opisuje Biblia. Wiara Bogu jest pewnością tego, że Bóg zrobił, robi i zrobi to, co obiecał w Biblii. Wiara w Boga wyklucza wiarę w siebie. Wiara Bogu wyklucza wiarę sobie. Zaufanie Bogu wyklucza zaufanie sobie. Zaufanie do Boga wyklucza zaufanie do siebie. Było to nie z wiary, lecz z uczynków, mówi List do Rzymian, 9 rozdział, 32 werset, co pokazuje, że w liście do Rzymian apostoł Paweł przeciwstawia sobie wiarę i uczynki jako dwa różne całkowicie obszary. Także Rzymian 4 rozdział 5 werset, kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego uznaje mu się za sprawiedliwość. Czyli widać, że wierzący bezbożny jest usprawiedliwiony nie na podstawie uczynków, a na podstawie wiary bezbożnego. I dalej widzimy trzeci rozdział List do Rzymian, 28 werset. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków. I też znowu widać, że uczynki to nie wiara, a wiara to nie uczynki. Wiara nie ma nic a nic wspólnego z uczynkami, a uczynki nie mają nic wspólnego z wiarą. To są całkiem oddzielne rzeczy. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z prawych uczynków, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z prawych uczynków. Ponieważ z prawych uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, mówi nam Biblia w liście do Galacjan, 2 rozdział, 16 werset. Także mamy w liście do Rzymian 11 rozdział 6 werset, a jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Także widzimy, że łaska a uczynki to są dwa różne obszary. Wiara jest pewnością, wiara w Boga jest pewnością, że Bóg jest taki, jak go opisuje Biblia. Wiara Bogu jest pewnością tego, że Bóg zrobił, robi i zrobi to, co obiecał w Biblii. Wiara w Boga wyklucza wiarę w samego siebie. Wiara Bogu wyklucza wiarę samemu sobie.
Zaufanie Bogu wyklucza zaufanie samemu sobie. Zaufanie do Boga wyklucza zaufanie do samego siebie. Dlatego należy uwierzyć w Pana Jezusa, a przestać wierzyć w siebie. Należy uwierzyć Jezusowi i przestać wierzyć sobie. Należy przestać ufać sobie, a zaufać Jezusowi. Nie ma wiara nic wspólnego z uczynkami, nawet tak pożądanymi, jak czytanie 66 ksiąg Biblii. Oczywiście zachęcamy do czytania Biblii, ale czytanie Biblii wiarą nie jest. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na wątpliwość tego, kto o to pytał. Dziękuję za uwagę.